No, witam, sam Tiger 2016. Zadaliście mi takie pytanie, czy nosiłem opaski na ręku? Jakbyście nie widzieli, to chyba nie każdy zwrócił uwagę, noszę. Coś takiego. Ale ogólnie pamiętam, jak to u nas w Polsce wchodziło, była taka moda ogólnie z zagranicy do Polski, była taka moda, te opaski. Ja akurat kupowałem w Nike, czyli marka, która tam na górze jest Nike, opaski. Dwie opaski miałem, niebieską i białą. Na starych może filmikach, czy na starych zdjęciach, nie wiem, czy zwróćcie uwagę. To był hit. Gruby hit to był. To każdy kupował. To nie było tak, że nie było kupowane. Było kupowane, aż to zbrakło w ogóle w sprzedażach, w sklepach. Tak schodziło jak świeże bułeczki. No bo to była taka moda, pamiętam. I teraz noszę sobie, bo noszę, lubię nosić. Ale kiedyś, to ja pamiętam, w szkole, w zawodówce, każdy miał po 2, 3, 4 na łapach. A teraz trochę ta moda zeszła. Ogólnie. No to była chwila moda u nas w Polsce. U nas to jest w ogóle w Polsce zanikają te szybko te mody. Kiedyś były modne ogólnie brazlety męskie, czyli nie tak jak to, tylko tak jak tutaj mam, o coś takiego. Teraz no jest w sprzedażach, ludzie to kupują, ale już nie ma takiej mody jak jest. Później weszło te opaski na ręce. Nie, przed tym opaskami, nie wiem czy kojarzycie. Z włóczki robione były ten takie bransoletki męskie, damskie, kolorowe imiona, czy inicjały na rękach. To były plecione to ręcznie. Ogólnie, nie wiem, ktoś to pamięta, to pamięta, ktoś nie. Ja akurat pamiętam, bo widziałem to. No można to do dziś kupić sobie coś takiego, albo samemu sobie pleć to, ale trzeba mieć podstawę i pojęcie jak to pleć, żeby stworzyć taką bransoletkę z włóczki. Dlatego też była ta moda, pamiętam się. Na czym się to dziewczyny robiły? Z włóczki. Takie bransoletki. Męskie, damskie. Ja pamiętam jeszcze do dziś, że tak było. Że dawali wszystkim na przykład, czy sprzedawali tam za śmieszne pieniążki. Tam chyba była złotówka, czy 2 złote, pamiętam coś takiego. To jeszcze. Jak chodziłem do szkoły, to pamiętam jeszcze do dziś. I dlatego u nas w Polsce to w ogóle zanikają te mody. Jest chwilę, a później zanika. No bo no stop moda się zmienia, no stop coraz nowsze rzeczy, coraz lepsze. I dlatego tak moda schodzi, coraz lepsze są. Ja pamiętam, kupowałem to w Nike i miałem opaskę niebieską i białą, które się można było nakładać, mieć dwie, a się nakładało ładnie. No to miałem bardzo długą ogólnie. No ale z czasem ta guma się robi taka
naciągnięta już, no już ta guma zaczyna być taka, że każdy chwili to pęknie i akurat na wschodniej, tam gdzie mieszkaliśmy, no i te dwie gumki poszły już. No ale policzcie, ja kupowałem to do pierwszej klasy zawodowej. No, który rok, kurde. Nie pamiętam którego roku, ale zawodówkę 3 lata macie. Sorry, akurat ktoś do mnie dzwoni, się rozłączy, dlatego nie było mnie słychać. W 2008 roku miałem opaski Nike, czyli 2008-2009. 3 lata miałem ogólnie. To było. No to liczę dalej. Do roku 2014 roku. No, miałem to ogólnie długo. Czyli 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Czyli 7 lat miałem. Z czasem ta guma się, przepraszam, rozpała. I sobie kupiłem coś takiego. Czarny kolor mi pasuje. Ja ogólnie lubię się ubierać ciemniej niż jaśniej. Bo mam taką kanapę ciemniejszą. I lubię po prostu ciemniejsze ubranie sobie zakładać. No to 7 lat nosiłem. A z czasem ta guma zrobiła jeb i do wyrzucenia. No bo to jest guma. To nie ma tak, że guma zawsze będzie długo na całe życie. Guma w pewnym czasie się robi taka, że może się, że każdy chwili ta guma może pęknąć. No i akurat mi pękło ta guma. No. Trochę byłem zły, że mi tak się rozsypało, ale można każdej chwili kupić coś takiego. Dlatego to ja pamiętam do dziś, że to kupiłem. Po tym kupiłem to właśnie, to czarne, jak widzicie. I do dziś ma. Krótko na temat. No ja pamiętam, że w Polsce tak była taka wielka moda z tego. A teraz trochę zanikło ogólnie. Można to kupić w sklepach, ale już takiej mody nie ma. Zanikło troszkę. Noszą ludzie, bo noszą, ale już nie ma takiego uderzenia jak kiedyś było. Jak to w górę wchodziło u nas w Polsce na rynek. Co ja pamiętam, jak weszło to na rynek, to jeb, to każdy kupował to. Ileś tam opasek na ręce. Taka była moda. A teraz moda zeszła, już sprzedaż nie idzie na sprzedaż, coraz mniej ilościowo. A przedtem to kurtę można było kupować. Taka była moda, a teraz kto kupi, to kupi, kto nie kupi, to nie kupuje. Pozdrawiam imię Lila.